Dzień dobry Państwu, Wiki Kurczak Stępienień. Według oficjalnych źródeł wyrwa pomiędzy Terrarium a Constant otworzy się 18 listopada. Wydarzenie nosi nazwę The Eye for an Eye, co nasi agenci przetłumaczyli z kanadyjskiego na ludzki oko za oko. Odnosi się to oczywiście do pojawienia się Dirklopsa w Terrarii oraz Eye of Cthulhu w Constant. Poza tymi istotami, między wymiarami przeniesie się kilka innych istot oraz przedmiotów. Znany z Constant Chester, Abigail, Bernie czy Glomer mogą być nową bronią Summonera, dodatkowym przenośnym magazynem czy towarzyszem Terrariana. Są przypuszczenia, że w Terrarii będzie można wytworzyć hambat z mięsa pokonanego Dirklopsa. Pojawiły się również plotki, iż widoczne przedmioty z Terrarii, które trafią do Constant, będą głównie skinami do znanych nam przedmiotów jak Lureplant, Glass Cutter czy Siekiera. Pojawią się jednak iskra nadziei w postaci Wilsona w uzbrojeniu znanym z Terrarii, Shadow Armor oraz Lightsbane. Mogą być to skiny do Darksworda oraz cienistej zbroi, jednak w Constant nie ma cienistego hełmu do tego zestawu, co może sugerować, że do pokonania Eye of Cthulhu otrzymamy demonit, z którego będziemy mogli wykonać Shadow Armor z Terrarii. Być może zachowa on również swój buff 15% do prędkości postaci. Astrologowie ogłaszają tydzień streamu z Don't Starve Together oraz Terrarii.